Cześć, witam wszystkich. Zapraszam Was na naszą prezentację. Będzie zupełnie wyjątkowa, dlatego że mamy ponad 10 kubków do rozstania. Tego czegoś takiego jeszcze nie było na konfiturze. Także zadawajcie pytania o wszystko, bo tych kubków i wejściówek jest naprawdę sporo. Ja nazywam się Paweł Leszczyński, obok mnie Marcin Jasiński i zapraszamy Was na naszą prezentację Sekretne życie jobów sparkowych. Czy będzie ciekawie, to zobaczymy. Trudno powiedzieć. Kim jesteśmy? Jesteśmy Data Platform Inżynierami w grupie Allegro. Bardzo długa nazwa tego, czym się zajmujemy. Rozwijamy jeden z większych klastrów ekosystemów Big Data i klastrów Hadoop w Polsce. Na co dzień piszemy joby sparkowe i uzdrawiamy joby innych. To uzdrawiamy joby innych brzmi tak troszkę na wyrost. W sensie takie touch. Do czego się to sprowadza? Mamy kanał supportowy na HipChacie dotyczący naszego ekosystemu i tam ludzie piszą nam o różnych kłopotach ze swoimi jobami. Są to zarówno programiści, jak i analitycy. Ten kanał mamy grubo ponad 4 lata, tam jest dziennie 15-20 pytań i odpowiedzi i tym samym, chcąc, nie chcąc, mamy bazę kilkuset, jak nie tysięcy pytań i problemów, jakie z jobami sparkowymi użytkownicy naszego klastra napotkali. Oczywiście nie wszystkie my tutaj we dwójkę rozwiązaliśmy, pewnie nawet zdecydowaną mniejszość, no ale wspólnie z resztą zespołu udało nam się jakoś to pogrupować, wybrać co ciekawsze historie, które chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. Co u nas więcej, w każdy piątek jemy z zespołem pizzę bez warzyw. Jak widać. Dobrze. Skąd taki tytuł prezentacji? Kilka lat temu pojawiła się książka Sekretne życie drzew, którą napisał Niemiec, który przez kilkadziesiąt lat był leśnikiem w Bawarii i na 200 stronach opisał mnóstwo ciekawych historii dotyczących drzew i lasu. To się stało bestsellerem. Na przykład nie wiem, czy wiecie, jaka jest korelacja między żołędziami i dzikami. Dziki zjadają żołędzie. No, strasznie ciekawa rzecz w tej książce. Natomiast zjadają ich o tyle dużo, że gdyby dęby produkowały żołędzie w każdym roku, no to dziki by im wszystkie zjadły i populacja dzików by się tak namnożyła, że nic z tych nowych dębów by nie było, więc dęby się wycwaniły i zrzucają żołędzie co drugi rok, tak żeby populacja dzików w sposób naturalny mogła się jakoś ustabilizować, żeby nie być tylko w pełni zależna od żołędzi. No i ta książka to jest takie 200 stron różnych, bardzo ciekawych opowieści, które nie mają związku ze sparkiem. Natomiast po tej książce pojawia się książka Sekretne życie zwierząt, prywatne życie łąki. I tak sobie pomyśleliśmy, że może by zrobić taką opowieść o sparku, gdzie wybierzemy kilkanaście co ciekawszych opowieści dotyczących sparka. Co będzie podczas naszej prezentacji? Będą 3 słowa o sparku, a być może nawet 2. Kto z Was korzysta z Apache Spark? Pisze, tworzy? Bardzo się cieszę. Oj, jak się cieszę. No to będzie 1,5 słowa o sparku. Będą 4 problemy ze sparkiem, a właściwie to może 5. I historia pewnego joba. Zobaczymy, czy ciekawa. Jak mi szybko przeskoczyło. No i tutaj Spark. O, już wszystko. Dobra, Apache Spark powstał w 2009 roku w Berkeley. Od 2013 jest utrzymywany przez Apache jako projekt open source'owy. Apache Spark jest frameworkiem albo biblioteką do rozproszonego przetwarzania wielkich zbiorów danych. Składa się z 4 największych części. Jest to część do przetwarzań batchowych, do streamingu, do operacji na grafach i do machine learningu. Co ciekawe, tworząc przetwarzania w Apache Sparku, można korzystać z 4 języków programowania, ze Scali, Java, Pythona i Era. U nas w firmie 2 najbardziej popularne nogi to Scala i Python. Swego czasu toczyliśmy różne wojny, czy lepiej Scala, czy lepiej Python. Ostatecznie podział wyszedł taki, że jeśli ktoś tworzy produkty oparte na dane lub przetwarzania, które wykonują się codziennie na dużej ilości danych, to pewnie lepiej wybrać Scalę. I jeśli jeszcze jest programistą, no to już będzie bardzo zadowolony. Natomiast jeśli chcemy zrobić przetwarzanie ad hoc i w 5 minut mieć działający kod, który coś liczy, to być może w Sparku będzie to szybciej. Nawet być może będzie to dużo szybciej, bo możemy to zrobić przez przeglądarkę w Jupyterach albo jakichś notebookach. Co więcej, bardzo dużo analityków u nas w firmie korzysta ze Sparka i dla analityków
pisanie czegoś w Pythonie jest dużo bardziej oczywiste i intuicyjne niż w skali. Więc tak ten podział się jakiś przyjął. Co jest siłą Sparka? No siła Sparka polega na abstrakcji, na wyabstrahowaniu datasetu jako mocno typowalnej, rozproszonej kolekcji i wykonywaniu operacji na niej i tym samym schowaniu całej tej złożoności różnych rzeczy pod spodem przed programistami, przed osobami, które w Sparku tworzą, nie martwieniem się o błędy, nie martwieniem się o rozdystrybuowanie wykonywanych działań na wielu egzekutorach i skupienie się na po prostu logice przepływu czy logice zmian na danych. Na dole mamy przykład kodu, który po prostu wczytuje dane z Sparketa i tworzy dataset. Więc siłą Sparka są datasety. To, co w dalszej części prezentacji będziemy mówili, to pokazywali na przykładach, to jest w większości działania Sparka na Hadoopie uruchomianego w ramach kontenerów jarnowych. Co możemy wykonywać na datasetach? Możemy wykonywać akcje i transformacje. Tak, Robert? Dobrze. Wynikiem transformacji jest zawsze nowy dataset. Transformacja jest wykonywana leniwie i dopiero wywołanie akcji powoduje wykonanie wszystkich transformacji. Transformacje tworzą pewnego rodzaju acykliczny graf zdefiniowanych operacji, które na datasecie trzeba wykonać. No i wywołanie akcji powoduje wykonanie ich plus jakieś optymalizacje zastosowane przez Sparka. Na dole ekranu mamy przykładowy kod, który filtruje, joinuje, grupuje i jakąś agregację na tym na koniec robi. Co warto wiedzieć o transformacjach z perspektywy wydajności jobów? No po pierwsze to, że mamy wąskie transformacje i szerokie. Wąskie transformacje są to takie, gdzie do przetworzenia jednego elementu zbioru danych no, wystarczy nam ten jeden element. Na przykład, tak jak mamy tutaj map i filter, jeśli weźmiemy sobie transformację polegającą na dodaniu do każdej liczby jedynki, no to żeby wykonać taką operację, transformację na jednym elemencie, wystarczy nam ten jeden element. Dostajemy liczbę, dodajemy jedynkę, jest OK. Nie zawsze jest to możliwe. Wyobraźmy sobie, że mamy dane zawierające na przykład ID klienta i chcemy pogrupować te dane po ID klienta i coś z tym dalej zrobić. Wówczas, gdy wczytujemy zbiór danych wejściowych, ten po lewej stronie, no on jest podzielony w jakiś sposób przez Sparka na partycje, musimy wymienić dane między egzekutorami. Musimy wykonać przekopiowania danych pomiędzy egzekutorami, żeby te elementy z danym klient ID spotkały się razem na jednym egzekutorze. I to jest bardzo ciężka operacja. No w MapReduce jest to shuffle, tutaj też jest to taki rodzaj szafla, czyli sposób przetasowania danych i przekopiowania ich często przez sieć między egzekutorami, żeby właściwie elementy spotkały się razem ze sobą. Jeśli chodzi o inne lekkie operacje, no to union na dwóch datasetach, czyli suma zbiorów, no też nie wymaga przekopiowania danych, przetasowania ich. W przypadku joinów, jeśli mamy już popartycjonowane dane właściwie tak, że no w danej partycji są wszystkie elementy potrzebne do wykonania joina, no to nie musimy tego szafla wykonywać i to jest również wąska transformacja. Natomiast może się okazać, że danych nie mamy tak poukładanych i jest to konieczne do wykonania. No i to wówczas jest kosztowne, bo jeśli wykonujemy wąskie operacje, no to wykonując szereg wąskich operacji, Spark potrafi sobie to zbić w jedną transformację i wykonywać na jednym elemencie wszystkie transformacje naraz. Bardzo często korzystamy z PySparka. Korzystacie z PySparka? W ogóle korzystacie z PySparka? O, korzystacie z PySparka. Ze skali? Więcej. Z Javy? Też bardzo dużo osób. Z Era? A tu pan kamerę trzyma, to chyba nie. Chyba nie. No, można się zastanawiać, jak działa ten PySpark, bo wcześniej była prezentacja kolegi o Sparku i on powiedział, że Apache Spark w Pythonie działa dokładnie tak szybko, jak w Scali i Javie i to jest w pewnym sensie prawda. To znaczy, jeśli startuje nasza aplikacja Sparkowa, no to startuje driver, startuje proces javowy, który pod spodem uruchamia proces Pythonowy.
Jeszcze w piąteczek to sobie sprawdzaliśmy, robiliśmy PS3, zobaczyliśmy, jak w kontenerach procesy wyglądają. I to jest aplikacja Java, która pod spodem jako subproces startuje Pythona. No i przy użyciu pipa Java komunikuje się z Pythonem. To samo dzieje się na workerach, w dokładnie ten sam sposób. I to nie jest tak, że to jest za darmo, dlatego że często Python nie jest szybszy od Java, a nawet jeśli by kiedyś był, bo może się tak zdarzyć, jakieś biblioteki w C napisane, no to zawsze konieczna jest do wykonania translacja między Javą a Pythonem, serializacja obiektów, która tak, żeby były zrozumiałe, z jednego środowiska w drugim, i to jest zawsze jakiś koszt, który trzeba ponieść, więc PySpark w takiej sytuacji zawsze będzie gorszy, zawsze będzie wolniejszy, ale nie musi. Dlatego, że jeśli wykorzystujemy tylko i wyłącznie API Sparkowe, API datasetowe, to nawet jeśli korzystamy z PySparka, to mamy taką sytuację, kiedy to na driverze jest odpalony proces javowy, on pod spodem ma ten proces Pythonowy, natomiast na samych egzekutorach i workerach działa sam proces JVM-owy, dlatego że w Pythonie korzystamy tylko i wyłącznie z API datasetów, z API Sparkowego. Nie wykonujemy kodu Pythonowego, który sami napisaliśmy. Czyli Python działa wówczas jak taki orkiestrator, który nam mówi, co w bibliotekach Sparka wykonać. Mamy Pythona na driverze, to nie jest duży narzut, bo tam nie ma dużo danych, a workery działają tak samo jak w skali, pod warunkiem, że korzystamy tylko z API Sparkowego. Dobra. Co ciekawego może się dziać z jobami? No, gdy ktoś do nas pisze, to przeważnie pisze, że ma problemy z egzekutorami. To jest jedna z częstszych rzeczy. No i pierwsza rzecz, którą warto zrobić, no to wejść na Spark UI i zobaczyć, co tam się dzieje, co tam siedzi. Jedną z pierwszych rzeczy to jest ilość active i dead egzekutorów. Jeśli dead egzekutorów jest dużo, to być może coś się dzieje, ale trzeba wiedzieć, że być może, dlatego że często korzystamy z Dynamic Resource Allocation, który działa w taki sposób, że jeśli Spark potrzebuje w danej chwili więcej zasobów, tworzy egzekutory, jeśli później ich nie potrzebuje, to ubija te egzekutory. No i w danej chwili tworzy sobie 50, później nie potrzebuje, ubija te 50 egzekutorów i one tutaj pojawiają się jako dead egzekutory, ale to wcale nie znaczy, że coś złego się z naszym Sparkiem dzieje. Warto też zajrzeć na GC Time. Spark automatycznie w tym UI-u koloruje te kolumny na czerwono albo niebiesko i pokazuje, czy stosunek czasu, jaki egzekutor poświęca na gecykowaniu w stosunku do tego, kiedy coś tam liczy, jest właściwy. Warto zobaczyć na input size w egzekutorach, w poszczególnych taskach. Może się okazać, że większość tasków operuje na małym zbiorze wejściowym, a jeden task dostaje bardzo dużą część zbioru wejściowego. Wówczas to jest problem danych wejściowych, jakiś skew i trzeba to też mieć na uwadze, nie? Że być może coś z tymi danymi wcześniej trzeba zrobić. Warto spojrzeć na shuffle size, jak wiele danych ten Spark musi sobie kopiować między egzekutorami, żeby do czegoś dojść. I na disk used, im więcej Spark wykorzystuje dysku, tym więcej działa, no bo jego siła polega na tym, żeby trzymać rzeczy w pamięci. Problemy z egzekutorami ciąg dalszy, nie? No mam czerwony egzekutor, mi zjechał, jest napisane, że był preempted, wykreśliliśmy, na jakim hoście to było, bo tak nas proszono. I co się mogło stać? Jako że wykonujemy nasze taski na Hadoopie, dzielimy zasoby na Hadoopie, na Yarnie, na kolejki jarnowe, możliwe jest wywłaszczenie, to znaczy powiedzieliśmy, że chcemy tyle zasobów, po pewnym czasie Yarn mówi, że nie możecie tyle mieć i zabiera nam część zasobów i tym samym ubija nam egzekutor. Nie oznacza to również, że coś złego dzieje się z naszym jobem sparkowym. Po prostu Hadoop zabrał nam egzekutora, Spark automatycznie go ponowi i pozwoli nam jeszcze raz wyliczyć to, co chcieliśmy wyliczyć. Gdzieś tam jest jeszcze diagram, który nam pokazuje, na czym najwięcej czasu spędza nasz egzekutor. To zielone to jest chyba computing time, czyli super dobrze. No jeśli tutaj mamy mniej zielonego, to znaczy, że ten Spark więcej czasu spędza na swoich sprawach niż na liczeniu. Kiedy to jest możliwe, jeśli na przykład mamy mały zbiór danych i powiemy Sparkowi, żeby go podzielił na dużą liczbę partycji.
Jeśli danych jest bardzo mało, partycji jest bardzo dużo, no to może się okazać, że ten Spark więcej czasu troszczy się o podzielenie danych na partycje i jakieś swoje wewnętrzne sprawy, niż na policzenie tego, co byśmy chcieli, żeby policzył. O, Spark History Server. No problem ze Spark UI jest taki, że on jest dostępny tylko wtedy, jeśli Spark działa. Co więcej, jeśli byśmy mieli problemy z driverem, no to jak mamy problemy z driverem, to Spark Web UI przestaje być responsywny i coraz trudniej coś w nim zobaczyć. Dlatego warto skorzystać ze Spark History Servera, czyli serwera, gdzie odkładana jest cała zawartość Spark Web UI-a po wykonaniu joba. To jest szczególnie przydatne w przypadku obliczeń, które dzieją się w nocy, czyli w nocy nam się job wywali, przychodzimy rano do pracy, no i zawsze mamy Spark History Server, gdzie możemy wejść, zobaczyć stan Spark Web UI-a, no, zanim job padł. Zrobiłeś już Zbyszko zdjęcie? Dzięki. No problem z driverem też się dzieje. Różne są jego powody i przyczyny. Najczęstsze przyczyny, no to jest błąd w kodzie, szczególnie w Pythonie, gdzie po prostu w pewnym momencie okazuje się błąd w kodzie. Inna przyczyna to jest duży collect, czyli gdy wykonujemy collecta, czyli akcję pobierającą cały dataset, no to jest pobierane na drivera. Zdarza się, że nasi użytkownicy nieświadomie to wykonują, ten driver próbuje pobrać kilka gigabajtów danych, no i po prostu się wykłada. No, kod trzeba poprawić, na dużego kolekta można się zastanowić, czy on jest na pewno potrzebny, a jeśli nadal jest, to po prostu podbić pamięć, no zobaczcie, Asin, egzekutora jest napisane, podbić pamięć drivera. O, to już jest dobrze, bo warto pamiętać, że z defaultu driver ma 1 GB pamięci i też maksymalny rozmiar result size też jest 1 giga. Także takie sytuacje mogą mieć. Dobra, oddaję głos. Słuchajcie, jeszcze wrócę do tego poprzedniego slajdu. Tutaj nie zawsze podbicie samego egzekutora, przepraszam, drivera, jest rozwiązaniem. Może być też tak, że nie zawsze podbicie pamięci samego drivera wystarcza. Czasami wystarczy też zmniejszyć liczbę korów. Dlaczego? Jak są taski wykonywane, kiepsko się słyszy. Jak są taski wykonywane, to one wykonują się na poszczególnych korach. Pamięć, która przydzielana jest dla drivera czy dla egzekutora, dzielona jest pomiędzy kory. Więc czasami wystarczy zmniejszyć liczbę korów, żeby dany task, który leci, dostał więcej pamięci. No i niby miał być Bluetooth i co, i nie przyłączyć. Okej, to dalej. Powiedzieliśmy na początku, że jesteśmy też tymi ludźmi, którzy leczą joby innych, więc żeby leczyć, to trzeba wiedzieć trochę więcej niż rzeczywiście ci, którzy piszą to. Zeszliśmy dosyć nisko, zeszliśmy aż do modelu samej pamięci na egzekutorze. Omówmy pokrótce, jak ta pamięć jest podzielona. Ten największy kontener, który widzimy, to jest kontener jarnowy. Tak na szybko możemy go podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest ta część heapowa, w której wykonywane są operacje w części execution i zrzucany jest cache w części storage oraz sam overhead, który też siedzi w tym kontenerze. I teraz tak, są tam jakieś kubki, mamy jakieś na spoinę. Co się dzieje w execution? Kto wie? No Zbychol, coś więcej? Proszę. Okej, czyli sorty, joiny i te wszystkie inne operacje. Brawo. Co się dzieje w sekcji storage? Co tam trafia do sekcji storage? Tam, proszę. Trzymane są dane z poszczególnych transakcji. Tak, czyli trzymany jest cache i wszystko, co z tym związane. Okej, to może troszeczkę trudniej teraz. Mamy overheada, który jest poza heapem. Co siedzi w overheadzie? Coś więcej? No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Tak? No tak, czyli siedzą jakieś takie natywne rzeczy.
odpowiadające za maszynę, a w kontekście PySparka. W kontekście PySparka, co według was siedzi w overheadzie? Co siedzi w overheadzie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tam siedzą te rzeczy związane z Pythonem, tutaj, tutaj w pierwszym rzędzie. Tak, tak. Tu w pierwszym rzędzie. Okej, okay, czyli jakbym ten pamięć mamy omówioną. I teraz tak, ten heap, który tutaj jest, widzimy, czyli w skład którego wchodzi execution i storage, to jest tak naprawdę, to jest, możemy go konfigurować opcją Spark Executor Memory. Samego overheada też możemy podbijać. To jest akurat przykład podany dla egzekutora, ale równie dobrze możemy tego overheada, jak i memory możemy podbić dla drivera. Jeszcze dosyć jedna ciekawa rzecz, jak pewnie wiecie, ta część pamięci podlega garbage collectingowi. Sekcja overhead nie podlega. Więc jakie mogą być problemy z tym związane? Tak, tak. Zbychol znowu. A tutaj, tutaj, tu proszę, tu. Tak, tutaj. Okej, okay, czyli już mniej więcej wiemy, jak wykonuje się job sparkowy, wiemy co, w jakich rejonach pamięci, co się dzieje, co tam siedzi i wiemy jak, co uruchamiamy, czy uruchamiamy PySparka, czy uruchamiamy jakiś inny, w innym języku napisane. Wiemy mniej więcej co, do czego ma wpaść. Okej, okay, tak jak Paweł powiedział, rozkminialiśmy sobie dosyć mocno, co w której części pamięci siedzi, jak te subprocesy są tworzone, jak poszczególne kole lecą z JVM-ek do systemu i tak dalej. I jeden z naszych kolegów, przy okazji pozdrawiamy Areczka serdecznie, powiedział dosyć mądrą rzecz, a nawet bardzo mądrą. Dlaczego nam się wywala overhead? Ponieważ dzieje się więcej w Pythonie niż na JVM-ie. I to rzeczywiście jest prawda. Odpaliliśmy sobie joba PySparkowego i zrobiliśmy bardzo, bardzo szybką rzecz. Mianowicie weszliśmy na egzekutor, czyli na maszynę. Ustaliliśmy, który proces za to odpowiada. Zobaczyliśmy wszystkie dzieci tego procesu. I rzeczywiście wszystko, co się działo w Pythonie, ten call z JVM-a, z Java wyskoczył do systemu operacyjnego, tam był przetwarzany sam Python i jak poleciał overhead, to rzeczywiście to było pozbierane. A dlaczego poleciał overhead? Każdy job odpalany na jarnie, odpalany jest w kontenerze jarnowym. Czyli tak naprawdę to jarn dba o to, żeby nic nie wyszło poza pamięć, dba o to, zachowuje to, więc co on robi? Jak odpalany jest kod, on co jakiś tam interwał czasu leci sobie po wszystkich procesach, czyli od procesu głównego do ostatniego w drzewie, no i robi counta dla memory i na końcu robi sumę tych wszystkich procesów i jeżeli wyskoczymy, no to automatycznie ubija. Tutaj jeszcze w tej części pamięci mamy szansę, jeżeli coś GCQuje, no to albo GCQuje, może zdąży wygiecekować, a może nie zdąży, może out of memory poleci, ale w tej części, jeżeli ona nie podlega giecekowaniu, robiony jest wypływ, tak, yarn mówi, sorry stary, poleciałeś z pamięcią, kontener ci ubijam. I tyle. I teraz tak, kilka takich najczęstszych problemów, z którymi przychodzą do nas ludzie. Jednym z takich problemów jest, piszą na kanale, czy dzwonią i mówią, słuchajcie, mamy JSON-a, albo mamy CSV-kę, i wczytujemy, ale to wczytywanie bardzo długo trwa, tak? No, okej. Okay. Zdarza się. No, ale jesteśmy inżynierami, więc przecież nie będziemy patrzeć do dokumentacji na samym początku, więc bierzemy Sparka na warsztat, tak? I patrzymy, co jest w Sparku. I dochodzimy do takiego miejsca, w którym widzimy, że Spark, jeżeli nie wie, jaki jest schemat danych, to zaczyna go ustalać. Dalej. Okej, okay. Żeby ustalić ten schemat tych danych, musi je samplować. No i dopiero w kodzie zobaczyliśmy, że rzeczywiście mamy taką super opcję, jak sampling ratio, dzięki której możemy ustawić, ile procent tych danych ma zostać pobranych
do przygotowania schematu. No ale idźmy dalej. Schemat, sam plik ratio nie podajemy, wczytujemy plik i co się dzieje? Nie podajemy tego, nie leci nam mapa, mamy get or else, więc pobiera jedynkę. A u góry w ifie co mamy? Jeżeli większe od 0,99, to co wybierz? Wybierz cały przekazany dataset. Czyli jeżeli podczas wczytywania nie podamy schemy, to on co robi? Czesze cały plik, tak? Nieważne, czy on tam ma 20 mega, czy ma kilka gigabajtów. OK. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest bardzo proste. Musimy jawnie podać mu schemę. Banalne, a jak bardzo ułatwia pracę. Czyli jawnie tworzymy schemat danych i podczas wczytywania podajemy mu, że te nasze dane, które chcemy wczytać, są z taką dokładnie schemą i po temacie. Co nam to jeszcze daje? Daje to nam tyle, że jeżeli dane w pliku zawierają więcej kolumn, a chcemy tylko pewne dane wczytywać, ta schema nie musi być kompletna. Możemy tylko tę schemę tak zbudować na tych danych, które potrzebujemy i wczytać plik. Dalej. Zrobiliśmy mały test, a mianowicie wczytaliśmy plik bez schematu i wczytaliśmy plik ze schematem, oczywiście ten sam plik, tak? I teraz tak, plik miał około 2 milionów rekordów, to jest kawałek kodu z Jupytera. Mamy czas wczytywania bez schemy i czas wczytywania ze schemą. Jak widzimy, czasy nawet dla 2 milionów rekordów różnią się znacząco. Ale ktoś powie, dobra, to ja sobie ustawię ten sampling ratio i będzie wszystko OK. No, może być OK. Przy założeniu, że masz 2 miliony czy milion rekordów, ustawisz 1%, OK, ileś tam pobierze. A jeżeli twój dataset ma miliardy rekordów, to nawet ten 1% ustawiony może trwać bardzo długo. OK. Dalej. Też przychodzą ludzie z takimi problemami, że chcą wykonać jakieś operacje na datasecie, a mianowicie iterując się po elementach w tej kolekcji, chcą wykonać jakieś operacje. Powiedzmy zapukać do jakiejś usługi zewnętrznej albo coś takiego z tym związane, coś takiego zrobić. I teraz tak, warunki są dwa. Pierwszy warunek to chcemy trotlować połączenia, czyli ograniczać te ilości tych połączeń, które wychodzą. I chcemy wykonywać operacje bulkowo na danych, tak? Czyli nie wykonujemy na poszczególnym, na pojedynczym elemencie kolekcji, tylko chcemy wykonać te operacje na pewnym zestawie danych. I co nam tu przychodzi z rozwiązaniem? Przychodzi nam map partitions. Jak działa map partitions? Dalej. Mamy bardzo prosty przykład. To jest kawałek kodu Pythonowego. Tworzymy sobie RDDK. Bardzo prosta kolekcja wartości w trzech partycjach i mamy dwie funkcje, bardzo proste funkcje Pythonowe. Pierwsza ConnectMock1, ConnectMock2. Tutaj na potrzeby prezentacji tylko umieściliśmy jednosekundowego slipa, żeby pokazać, jak to rzeczywiście działa. Ten kawałek kodu może być zastąpiony czymkolwiek, pukaniem do innej usługi, pukaniem do bazy, do czegokolwiek. I funkcja zwraca typ elementu, który do niej przyszedł. Druga funkcja wykonuje dokładnie to samo, czyli robi slipa jednosekundowego i iteruje się po tym iteratorze, który przyszedł i rzuca, yielduje typ danego elementu. OK, to mamy jeszcze jakieś kubki? Mamy kubki, co robi yield? Tak, tutaj chyba był pierwszy. OK, to lecimy dalej. OK, bardzo proste dwie funkcje i wywołujemy, w pierwszym kroku wywołujemy mapa, w drugim kroku wywołujemy map partition, tak? I teraz tak, dlaczego tutaj przyjmujemy iterator, a nie pojedynczy element? Dlatego, że przy map partition my nie otrzymujemy pojedynczego elementu tej kolekcji, tylko otrzymujemy całą partycję, tak? Czyli dostajemy tyle razy, ile jest partycji i te dane, które siedzą w danej partycji. OK, zrobiliśmy też proste testy. Jak możemy się domyślać, jeżeli mamy trzy partycje, to czasy powinny być około trzykrotnie się różnić. OK, mapa z tym slipem jednosekundowym, mamy średni czas około 3 sekund.
Dla map partition mamy około 1 sekundy, czego mogliśmy się spodziewać. Może bardzo prosty, ale można podać taki gruby temat, jak chcecie na przykład w firmie zabić infrę, zabić Kassandrę albo zabić coś innego, to polecam taką dużą kolekcję wziąć i w środku to je sobie zapukać i na Sparku powiedzmy na 10 egzekutorach przelecieć, nie? Zobaczymy, no podejrzewam, że na pewno koledzy tam od Kassandry będą super zadowoleni, nie? Jak im zacznie wszystko się kłaść. OK, kolejny temat, to już Paweł o tym wspomniał, Dynamic Allocation, to już nie będę mówił, co to jest, bo to już zostało wyjaśnione, ale przychodzą ludzie, mówią, słuchajcie, mamy włączony Dynamic Allocation, ale i tak nasze joby, no nie działają tak, jak powinny, tak? OK, no to przychodzi, bierzemy to na warsztat. I co, na co patrzymy? Patrzymy na parametry joba, uruchomieniowe, na przykład do Spark Submita, wszystko jest OK. Patrzymy, Dynamic Allocation włączone, OK. Na parametry samej, nie wiem, ilości egzekutorów, core'ów na egzekutorach, samej pamięci, jest wszystko OK. No wygląda wszystko dobrze, więc co, no lekkie mżdżenie, nie? Co to może być? A może to cache? Dlaczego cache? No okej, okay, no padła jakaś hipoteza, spróbujemy ją albo udowodnić, albo ją obalić. Dalej. I teraz już zaglądamy do samej dokumentacji Sparka i znajdujemy taką ciekawą, takiego ciekawego propertysa, a mianowicie Spark Dynamic Allocation Cache Executor Idle Timeout. Tak? No, sam properties jak properties, ale co jest najbardziej interesujące? Jego defaultowa wartość, tak? Infinity, czyli coś działa w nieskończoność. No to zaczęliśmy rozkminiać, jak to rzeczywiście wygląda z tym Dynamic Allocation. Spawnujemy joba, który z defaultu ma 2 egzekutory, maksymalnie może ich wysponować 10. Życie egzekutora jest 60 sekund, czyli świadczy to o tym, że jeżeli egzekutor jest w stanie bezczynności przez 60 sekund, to on zostanie wypięty z puli i zjedzie. OK, uruchamiamy joba, on startuje z 2 egzekutorami, lecimy dalej, on wystartował jeszcze 3 egzekutory, bo widocznie taką miał potrzebę. No to mija to 60 sekund, egzekutory nie są używane. Dalej. Egzekutory nie są używane, więc te 3 egzekutory są zatrzymywane, bo te 60 sekund minęło. To jest opcja, kiedy na żadnym z tych egzekutorów nie ma cache'a, tak? Czyli ktoś sobie nie podcache'ował danych. Idźmy z opcją cache'owania. Czyli job wykonywał się poprawnie, wszystko było OK i ktoś sobie przekeszował na egzekutorze dane, tak? Nieważne, czy przekeszował 1 mega, 2 mega, czy przekeszował kilka gigabajtów. Przekeszował. No to Spark patrzy, jak ma to ustawione, tak? Jeżeli ma to tak ustawione, no to te egzekutory nigdy nie zjadą. I mimo tego, że one już nie będą nic robiły, a mają zakeszowane dane, to te egzekutory nigdy z puli nie zostaną wypięte. I tutaj warto wspomnieć o dwóch ciekawych rzeczach. Można sobie niezły kuku tym zrobić, tak? I to takie dosyć solidne. Jeżeli podkeszujemy po 2 mega, to pewnie się nic z tym nie stanie. Żeby te 2 mega wyprodukować, to pewnie sama jakaś tam egzekucja będzie bardzo szybka, ale jeżeli podcache'ujemy sobie kilka gigabajtów, to żeby przywrócić te dane, pewnie ten job będzie musiał jeszcze raz nieźle się kręcić, nie? Więc pewnie tak to będzie wyglądało. OK, spójrzmy jeszcze na inną opcję. Ustawiamy ten idle timeout na 120 sekund i w tym momencie, mimo tego, że jest cache na egzekutorach, one i tak po 120 sekundach zjadą. I to jest właśnie to kuku, o którym mówiłem, tak? Czyli to jest to kuku, gdzie mamy podcache'owane kilka gigabajtów danych, bardzo ciężko egzekutory pracowały na to, żeby to policzyć, mają to podcache'owane, prawdopodobnie może być to potrzebne, no ale okej, przestały to liczyć, dane są podcache'owane, ale mija 120 sekund i co się dzieje? I wszystko zjeżdża, tak? Czyli to jest ta opcja, gdzie rzeczywiście
bardzo rozsądnie powinniśmy jej używać. Dziękuję, przekazuję głos do studia. Czy jakieś pytanie, jakiś kubek, uwaga, coś, bo mamy kubków dużo do rozdania. No. Jakie są nasze doświadczenia, jeśli Cassandra jest źródłem danych? My, przynajmniej ja, nie pisałem joba, żeby Sparkowego, żeby podnosił z Cassandry, żeby pisał, osobiście też nie zapisywałem. Robert? Tak, mieliśmy taki case, gdzie Cassandra była celem i generalnie no, musieliśmy wrzucić defaultowe ustawienia, bo ona była dojeżdżana, nie? Także tam zlimitowaliśmy maksymalnie ilość możliwych połączeń. Ale Sparka na Cassandrze, bo też jest taka opcja, ale tego nie robiliśmy, nie? Bo też jest możliwe, żeby same egzekutory na nodach cassandrowych, tak, żeby były dane lokalnie. To co, to idziemy dalej z ostatnią częścią. Historia pewnego joba. Był sobie taki jeden job na klastrze i on był całkiem sprytnie napisany, bo robił bardzo ważne i w sumie ciężkie rzeczy. Wykonywał joina i to był bardzo sprytny join. Znaczy wyobraźmy sobie, że mamy duże datasety, dataset A i dataset B. Przykładowo, załóżmy, że dataset A to są frazy wyszukiwania, dataset B, jakieś decyzje, akcje, które na platformie się wykonują i chcielibyśmy to jakoś połączyć. Chcielibyśmy dla każdego elementu ze zbioru B umieć przypisać mu ostatni, wcześniejszy element ze zbioru A, jeśli on wystąpił w odstępie kilku godzin. No i jeśli weźmiemy pod uwagę, że zbiór A i B są ogromne, to nie jest to prosta sprawa. No one na szczęście są popartycjonowane dziennie, czyli na HDFS-ie każda partycja jest w osobnym katalogu, co nie zmienia faktu, że te zbiory nadal są ogromne. I ten job był napisany w bardzo sprytny sposób, mianowicie wykorzystywał kogrupa. Nie wiem, czy wiecie, jak działa kogrup. Działa to w taki sposób, że jeśli jeden i drugi zbiór jest wynikiem jakiegoś group by'a, czyli zawiera pary, klucz i lista elementów, zbiór po lewej stronie ma parę A i jedynkę, ma C i listę 1-4, zbiór po prawej stronie też jest takiej postaci, to dla danego klucza sprawia, że te listy znajdują się po kogrupie razem. Czyli w przypadku D, no po lewej części nie ma klucza D, po prawej jest dwójka, więc jest lista z dwójką i pusta lista. Na dole jest na przykład B, gdzie wpada lista 2-3 ze zbioru po lewej stronie i lista 1-3 ze zbioru po prawej stronie. Tak działa kogrup i jak kogrupa można wykorzystać w tym przypadku? No wystarczy, że zrobimy group by'a po ID klienta na przykład na zbiorze A, group by'a po tej samej kolumnie na zbiorze B i wykonamy kogrupa na tak przygotowanych datasetach, no to wówczas summa summarum dla danego klienta dostaniemy w jednym miejscu, na jednym egzekutorze obydwie listy ze zdarzeniami ze zbioru A i B. Jak mamy dwie listy, możemy je sobie połączyć w jedną listę posortowaną i iterować się po tej liście w nadziei jak na to, że natrafimy na parę element ze zbioru A, element ze zbioru B, które wystąpiły w odstępie kilku godzin tak, jakbyśmy chcieli. I tym samym przy użyciu group by i kogrupa wykonamy tego joina. To było bardzo sprytne, tylko że to nadal nie działało. Znaczy działało, ale muszę iść bliżej tutaj. Tyle pieniędzy to kosztowało. Działało to bardzo wolno, dlatego że wykonanie czegoś takiego nadal wymaga wrzucenia całego zbioru group by'a na całym miesięcznym zbiorze i te dane się nie mieściły w pamięci, mimo że miały jakąś kosmiczną ilość pamięci. Spark zrzucał to na dysk i liczył to godzinami. To, co chcielibyśmy zrobić, to móc sobie tego joba jakoś podzielić na mniejsze części. Liczymy dzień po dniu, no to może byśmy się przeiterowali po dniach. No nie do końca, dlatego że możliwe jest, że jeden z elementów wystąpił tuż po północy, drugi jest kilka godzin przed północą, odstęp między nimi jest nadal kilka godzin, więc do tego joina powinny one wpaść. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się spróbować zrobić takiego joina iteracyjnego, w którym iterujemy się po kolejnych dniach i będziemy łączyli jeden dzień z jednego zbioru z dwoma dniami z drugiego zbioru. I po kolei dodawali sobie sumy takich joinów. Czyli bierzemy jeden dzień ze zbioru A, joinujemy
jeden dzień ze zbioru B z dwoma dniami ze zbioru A, z tym dniem i z dniem wcześniejszym. Pamiętajcie, że jeśli w Sparku definiujemy joina, tutaj to są transformacje, one nie są jeszcze wykonywane i w taki sposób się iterujemy. To budujemy bardziej przy użyciu pętli, bardziej skomplikowany graf wykonania. Czyli więcej transformacji dodajemy iteracyjnie. Mówimy Sparkowi, żeby nie podnosił wszystkich danych od razu, tylko łączył dzień z dwoma dniami. I tym samym pozwalamy mu, żeby wykonał tego samego joina bez konieczności podniesienia wszystkich danych naraz. Na koniec, jeszcze sobie cofnę, na koniec dodajemy te wszystkie resulty, żeby mieć całego joina w jednym miejscu i robimy przeskok, żeby dzień wczorajszy był dniem dzisiejszym, żeby móc pójść do dnia kolejnego. Jakieś pytanie o kubek? Słucham? No, ale no właśnie o to chodzi, że łączymy jeden dzień z dwoma dniami. Tak, więc może to się wydawać nielogiczne, bo łączymy jeden dzień z dwoma dniami, nie? Więc trochę więcej robimy niż w przypadku, gdy łączymy 30 dni z 30 dniami, bo tutaj jeden zbiór danych zawsze dwa razy mamy. No, ale się okazuje, że mimo wszystko to się opłaca. Mieliśmy tego joba i pierwsze, co z nim zrobiliśmy, to zobaczyliśmy, że on miał na początku pewnego niepotrzebnego repartitiona, to znaczy często w naszych jobach u nas na klasztorze chodzących na początku jest repartition, bo on pozwala się pozbyć data z queue. Wiadomo, najwięcej danych mamy w godzinach wieczornych, najmniej w godzinach porannych. Jedne pliki są małe, jedne są duże, więc wydaje się, że repartition zawsze pomoże. Okazuje się, że nie zawsze. Ten job był też bardzo mocno dokoksowany, więc tak w pierwszej chwili udało się zmniejszyć z 240 do 100 ilość egzekutorów i ten job nadal się wykonywał. On się krztusił, dławił, szedł dwie godziny, ale ostatecznie przechodził. Kolejną optymalizacją, którą wykonaliśmy, no to sprawiliśmy, żeby podamy mu schemat do tych JSON-ów. Nie chcemy, żeby on 30 dni danych wczytywał po to tylko, żeby zrobić schemat na JSON-ach, bo on czyta 30 dni danych, żeby zrobić schemat i później te dane, jak chce wczytać, to jeszcze raz je czyta. On je tylko czyta tak sobie po prostu, żeby stworzyć schemat, on ich nawet do pamięci nie wczytuje wtedy. Więc pozbyliśmy się tego wczytywania schematów i zamieniliśmy joina na joina iteracyjnego, którego wcześniej omawialiśmy. I co się okazało, że uruchomiliśmy to sobie na 10 dniach, a nie na 30, że przed zmianami, gdy ten job miał 50 egzekutorów, no to wykonywał się w 98 minut, załóżmy, że 100 minut. Po zmianach uruchomionych na 20 egzekutorach wykonywał się w 1/4 tego czasu. Nie? Jak się spojrzy na jego wykorzystanie zasobów, czyli RAM megabajtosekundy czy Jarno Vicoro sekundy, no to 10 razy mniej zasobów było potrzebne, żeby przeliczyć to samo. Co więcej, to podejście z tym iteracyjnym joinem jest o tyle sprytne, że jeśli chcemy, żeby on policzył 3 razy większy zakres, no to on prawdopodobnie 3 razy dłużej będzie się liczył, albo trochę dłużej, natomiast nie potrzebuje 3 razy więcej zasobów, dlatego że w danym momencie zawsze ma jeden dzień z jednego zbioru, 2 dni z drugiego zbioru i jakby zakres dat, który wczytujemy, nie wpływa na ilość zasobów potrzebnych w danym momencie na wykonanie tego joba, nie? Więc wykonany na 30 dniach również się odpowiednio dłużej wykonywał, ale się wykonywał. No i tym samym udało nam się takiego jednego joba przypisać tak, żeby zamiast początkowych 2,4 terabajta RAMu na Jarnie przez godzinę, półtorej, no trwał tyle samo dłużej, ale no, po prostu wielokrotnie mniej zasobów zużywał. Zastanawialiśmy się, co powinno być na przedostatnim slajdzie, nie wiem, żeby nie było zbyt górnolotnie, zbyt jakoś sztucznie, każdy job wymaga indywidualnego podejścia. Coś w tym jest. W sumie bardzo fajnie, że pracujemy w takim zespole, że mamy możliwość spojrzenia na wiele jobów, wielu osób pracujących u nas w firmie i nauczenia się z każdego tego joba czegoś. Także to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy macie jakieś pytania? Czy mieliście okazję może wykorzystywać to, co w sumie w wersji 2 zostało dodane, czyli Structure Streaming? Jeżeli tak, to jakie są wasze przemyślenia, jeśli chodzi o API Pythonowe? Najczęściej Sparka wykorzystujemy do batchowych operacji. Ja próbowałem jakiegoś poca zrobić do Structure Streamingu w Pythonie, coś mi się udało, natomiast no, cały czas chyba nie ma w firmie takiego przykładu, żeby to Spark do streamingu nadawał się najbardziej. Wcześniej koledzy mieli opowieść o BIM-ie
I myślę, że właśnie dlatego mieli tą opowieść, że o ile Spark dla baczu u nas się sprawdza super, o tyle do streamingu jeszcze chyba nie. Chociaż no, on się intensywnie rozwija w tym kierunku, żeby API do streamingu było takie samo jak do baczy. No? Mam pytanie, bo tutaj pokazywaliście uruchomienie z Yardem, a czy wiem, że w firmie z Mezosa też korzystacie? Ja mam kubek, to dziękuję może na komuś. Czy na Mezosie też to odpalaliście, generalnie przymiarki robiliście, jak żeby nie wykorzystywać Yarna, tylko Mezosa? Bo wiem, że w firmie mikroserwisy, tak? Chyba na Mezosie, Mezosie i tak dalej. Jak to u was wygląda? Znaczy, nie robiliśmy takich przymiarek, natomiast widać, że świat w tym kierunku zmierza. Jak się spojrzy na Sparka 2.3.0, 2.3.1, to największe rzeczy, które się pojawiają, no to Spark na Kubernetes i tak dalej. Więc wydaje mi się, że za 5 lat nie będzie już podziału Yarn jako środowisko hadupowe i jakieś Mezosy jako środowisko dla mikroserwisów. To się pewnie połączy, natomiast jeszcze do tego momentu nie doszliśmy, przynajmniej u siebie. Ja mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jakiś data frame albo data set z danymi i dla każdego rekordu, tak jakby dla każdego elementu, chcemy pobrać coś z bazy danych. Czy mamy wpływ, możemy jakoś ograniczyć liczbę połączeń z bazą i jak Spark tym zarządza? No to jest trochę, być może ten slajd z map i map partitions trochę na to odpowiada, bo jak masz map partitions, to po pierwsze możesz sobie dla partycji stworzyć połączenie i odpytywać o jeden rekord. Masz możliwość odpytywania o wiele rekordów. Co więcej, możesz zrobić repartitiona, tak żeby mieć no tyle partycji, ile chcesz i tym samym jakby robisz repartitiona 10, dostajesz 10 partycji, wówczas masz pewność, że map partitions równolegle wykona się maksymalnie 10 razy. Przy założeniu, że w map partition, jeżeli będziesz wołał funkcję czy jakąś metodę z klasy, to jak zestawiasz tam połączenie, to musisz utrzymywać to połączenie. Żeby nie było tak, że zestawisz połączenie, zapukasz, przelecisz iteracyjnie po wszystkich elementach, ale połączenia nie utrzymasz. Wtedy map partition tak naprawdę nic ci nie da, nie? Jeszcze pytanie do tego rozpoznawania schematu, bo to był przykład, nie wiem, dla JSON-a czy dla CSV-ki, a jak jest z innymi konektorami, wiecie, nie wiem, z Elasticsearchem, z czymkolwiek. No my to zaobserwowaliśmy dla JSON-a i dla CSV-ki. Wydaje mi się, że dla Avro to nie występowało, ale nie mam pewności, nie? Bo Avro ma schemę w pliku, nie? Ja mam pytanie, czy można, jeśli tak, to w jaki sposób sterować ilością egzekutorów i przypisanej im pamięci w tym standalone mode, jeśli chodzi o Apache Sparka? Czy mogę sobie po prostu uruchomić na swoim komputerze prywatnym jakiegoś joba z kilkoma egzekutorami? A też jak lokalnie będziesz startował Sparka, to jak mu podajesz lokala, to chyba w nawiasach kwadratowych, jak się nie mylę, można podać mu gwiazdkę, on wtedy będzie na wszystkich korach leciał. Albo można tam określić konkretną wartość i tyle korów będzie wykorzystywał z twojej maszyny. Czy oprócz tych narzędzi wbudowanych w Sparka, czy używacie jeszcze jakichś zewnętrznych, bo z tego co kojarzę, to ostatnio słyszałem, bodajże nie wiem, Sparklens się nazywa, który pozwala generować jakieś raporty z przetwarzania jobów sparkowych. Czy coś takiego używacie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Mieliśmy podejście do doktora Elefanta, ale on nam nic więcej nie pokazał niż jest w Spark UI, jakby się nie przyjął.